Cześć, ja jestem Brodaty, a dzisiaj mam dla Was produkcję, której nie spodziewałem się, że pokażę ją na kanale. Czasami omawiam gry bardziej skomplikowane, jakieś indyki, czasami trochę mniej skomplikowane gry, no większe albo mniejsze produkcje. Dzisiaj coś, co na Steamie zdobyło ponad 500 ocen, z czego 99% to oceny pozytywne. Mimo, że graficznie tytuł nazwany Hidden Folks nie bazuje na jakichś CryEngineach albo Unrealach lub innych cudach techniki, to rysowana grafika, gdzie twórcy postanowili chyba powrócić troszeczkę do kiedyś znanych prostych gierek logicznych znanych gdzieś powiedzmy 10-15 lat temu, i wtedy wykonanych we Flashu, czy tej technologii Flash, czy jakoś tak to się nazywało. Trzeba było tam, wiecie, klikać konkretne opcje, rozwiązywać zagadki, żeby coś się po prostu na mapie stało i rozwiązać całą logiczną, zagadkową sekwencję. Też ta gra właśnie przypomina takie coś jak Gdzie jest Wally? Czyli mamy całą masę postaci, szczegółów, na rysunku, jakichś ruchomych rzeczy, i w tym całym wielkim bajzlu znaleźć mamy na przykład jednego małego ludka. Ja doskonale wspominam gierki oparte o tak zwane stickmeny, patyczaki, gdzie trzeba było odkryć jakieś ukryte mechanizmy całej wielkiej zagadki. I tutaj w Hidden Folks um, będziemy poszukiwać. Przede wszystkim mieszkańców, ale też przedmiotów. Trochę zdziwiłem się, że tak prosta gierka zyskała tak dużo pozytywnych ocen. Zaledwie chyba kilka negatywnych na 500 pozytywnych, i sam postanowiłem w końcu do niej podejść. Oficjalna cena 8 euro na Steamie wygląda na a powiedziałbym dość sporą. Oferty na G2 od około 32 złotyszy Warto też dodać, że jeżeli kolorystyka gry, gdzie mamy większość bieli wam nie pasuje, na przykład gracie wieczorem i ta biel wali wam po oczach, można zmienić to na sepie albo na przewagę czarnego koloru, czyli jakby ta kreska tego rysunku wtedy jest yy, biała, a całe tło jest czarne. Yy, przydaje się to w sumie właśnie w nocy, no i. Szczerze mówiąc, ta gra chyba właśnie dedykowana jest nie tyle osobom, które lubią proste gielki, ale świetnie nadaje się do relaksu, gdzieś pogrania sobie wieczorem, po prostu rozwalając się na fotelu i pykając sobie myszką po ekranie. Na pierwszych planszach jest dość łatwo w tej grze. Na dole mamy rzeczy lub postacie, jakie właśnie mamy na tej mapie odnaleźć. Na przykład Newtona, któremu na głowę spadło jabłko. I tutaj mamy właśnie sugestie, gdzie powinniśmy tej postaci na tej mapie szukać, przeglądając mapkę w poszukiwaniu po prostu drzew. Gdzieś pod którymś drzewem, gdzie możemy też co ciekawe zrzucić, klikając te jabłka, siedzi sobie Newton. Innym razem mamy znaleźć panią szaloną naukowiec. Znajdujemy dość niepasującą konstrukcję do całego mechaniczno-technicznego otoczenia, i właśnie gdzieś tam jest. Zaskoczyło mnie to, jak twórcy zrobili oprawę dźwiękową. Według Steam'a to około tysiąc efektów nagrywanych odpowiednimi nie wiem jak to powiedzieć, głosami czy czymś co wydają usta, wiecie, plum, bjonk. Brrr, i tak dalej. Klikamy na rolety w jakimś budynku i słyszymy takie juuu. Kiedy klikniemy samochód, to brum, brum, brum. Na pierwszy rzut oka wygląda to dziwnie i w sumie bezsensownie, ale ma to właśnie sporo sensu, kiedy poszukujemy postaci, jakie mamy znaleźć. Każdy taki dźwięk powoduje też lekki śmieszek na twarzy, bo doprawdy nagranych efektów są tutaj co najmniej setki, niektóre się nawzajem na siebie nakładają. Kiedy coś klikniemy, działa jakiś mechanizm, coś się dzieje, no to postać na przykład obok inaczej Przede wszystkim dotyczy to powiedzmy muzyki czy tak zwanego beatboxu, czyli grania ustami, czy odgrywania muzyki ustami, kiedy klikniemy w grze po prostu jakieś radio stojące na biurku. W wielu miejscach nie wystarczy zwykłe kliknięcie na gościa, żeby go odkryć i po prostu jakby mieć zaliczonego. Musimy dla przykładu posinać trzcinę, za którą się kryje nasz cel, innym razem musimy zrzucić drzewa gościa, który siedzi za gałęziami. Czasami mamy znaleźć przedmioty, innym razem ludzi. Wszystko to na bazie podpowiedzi, jakie znajdziemy klikając na cel na dole ekranu. Jest Odgroma też tak zwanych easter eggów, to takie jakby znajdźki nawiązujące do jakichś filmów, memów internetowych, postaci, czegoś. Yy, tym easter eggiem, który najmocniej zapadł mi tutaj w pamięci jest stworek, który zabunkrował się w namiocie gdzieś najbliżej spotu Wi-Fi. Jest to nawiązanie oczywiście do gry Pokémon Go, bo w środku znajdziemy wkurzonego... Chyba troszeczkę zjaranego, zirytowanego pikachu, który chyba nie życzy sobie, byśmy mu przeszkadzali. W mapce na polach na przykład mamy znaleźć widły jako przedmiot, ale by to zrobić, trzeba już. Popracować jakby trochę naszą myszką, poprzewracać nieco snopków siana, no i znaleźć te widły pod którymś z nich. Takich klikalnych rzeczy jest właśnie tutaj ogrom, i to wszystko, każde kliknięcie jest od razu połączone jakby z dźwiękiem za pomocą ust, jakiś piąg, blub, albo coś takiego. Przeważnie wywołała na mnie powiedzmy takie jakby śmieszno, przerażające wrażenie lokacja z miastem, gdzie ludków chyba było ze stu. I drugie 100 ludków jest jeszcze w budynkach, oknach wieżowców. Dziesiątki z nich możemy zasłonić albo odsłonić i właśnie mamy znaleźć tam konkretne rzeczy. Początek Hidden Fox jest niepozorny. Jazda zaczyna się właśnie kiedy mamy coraz większe te lokacje, coraz więcej chodzących ludków, coraz więcej klikalnych, zmieniających się rzeczy i tw tutaj twórcy uznali, że za trudne będzie znalezienie wszystkiego, żeby przejść na kolejną mapę, więc mamy znaleźć tylko część z dostępnych postaci, czy z dostępnych rzeczy, żeby zaliczyć mapę Mapkę. Jedne są większe, inne są trochę mniejsze. Łącznie mamy niby ponad 120 rzeczy do odkrycia, a do dyspozycji mamy ponad 15 scenariuszy. Dobre jest to, że trochę mapek oznaczonych jest jako... jakby Coming Soon, czyli mamy jako taką zapowiedź, że coś nowego do tej gry jeszcze się pojawi. Ciężko mi doszukać się tutaj też jakichś błędów, niedoróbek, wad. Ta produkcja jest najzwyczajniej wiecie... Za prosta, by. były tu jakieś problemy z optymalizacją, bugi, albo błędy w teksturach. Jedyne do czego tak naprawdę można się przyczepić, to ta trochę cena. Oficjalne 8 euro to wydaje mi się, że to jest dość sporo za około 15 mapek, których zaliczenie zajęło mi półtorej godziny. Nawet w tle, pisząc sobie troszeczkę notatek do tego materiału, czyli powiedzmy przejście tej gry w tej formie, w której pojawiła się na Steamie, no to jest około godzina 20 minut. Jednak wszystkie te oceny na Steamie są faktycznie prawdziwe, bo zabawa jest przyśmieszcza, Wie Wiele reakcji tych ludków, dźwięki, to wszystko powoduje utrzymujący się prawie cały czas przez te półtorej godziny taki śmieszak na twarzy, po prostu od ucha do ucha. Dlatego ten materiał raczej nie będzie długi. No i cóż, zostawię od siebie tej grze po prostu ocenę pozytywną. Tyle.